Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury Within. Poprzednio dokończyliśmy sobie jaskinię, spotkaliśmy zarówno wcześniej rzeźnika, jak i w ostatnim odcinku Diablo The Elder, czyli z jedynki niezwykle mocny, z zimnem i błyskawicami. Obu spróbujemy pokonać po zakończeniu tego poziomu trudności. Jak się nie uda, to po skończeniu ostatniego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście nie wiem, jaki drop, ale bym się zbytnio nie nastawiał. Co jeszcze? Zniszczyłem łuk przez przypadek. Użyłem go, on miał tylko jeden wytrzymałości. I nie spodziewałem się, że jeden atak już to spowoduje. Oraz nie będzie się dało go naprawić, a mu się wygenerowały trzy gniazda. Co do legend i setów, może wam się gniazda mogą wam się wygenerować w ilości teoretycznie różnej, ale mi w praktyce się zdarzało, że była zawsze maksymalna, chociaż to nie jest maksymalna, chyba dla tego poziomu łuku. No nic, ale właśnie gniazda i niezniszczalność, to znaczy i eteryczność są losowe jako dodatkowa właściwość wszystkiego. Dzisiaj wielki odcinek, przechodzimy do aktu drugiego, jeszcze nigdy nie widziałem go na tym modzie. I jestem ciekaw, co tam się będzie działo. Oraz apel do Was zawsze przed nagrywaniem, sprawdzajcie, róbcie test dźwięku i obrazu. Ponieważ później kiepsko, jak się nie nagra. A także w przypadku OBS-a, w razie nagrywania monitora, pamiętajcie, że wszystko, co Wam się tu wyświetla, będzie automatycznie na nagraniu. Natomiast w przypadku gry już opcji nie ma. Natomiast przy włączaniu i włączaniu gry, jeszcze raz resetowaniu, minimalizowaniu, może wam nie załapać w przypadku nagrywania gry, a monitora już prawie na pewno tak. Przechodzimy do aktu drugiego. Uwaga, uwaga, co się stanie? No nie, tego nie będziemy oglądać cinematika. Dziwi mnie, że mam cinematic bez... No bez płyty. Na innym nie działało, szczególnie na HD modzie. Tu mamy Jerchyna. Może porozmawiamy z innymi. Zanieś artefakty do Kane'a w Lud Golen. Aha, chodzi o kostkę chyba, dobrze. Jeszcze wam powiem, że my jesteśmy w takiej niefortunnej sytuacji, że ekwipunek nam się zapełnił, a ja nie mogę niczego przetransmutować, ponieważ w większości przypadków mamy dwa takie kamienie. No i jest kiepsko, ale jakoś musimy się przemęczyć. To już będą lepsze miksturki. Nic tu nie słyszę, ale później będziemy. Zobaczymy, co ma. O, widzicie, tu już lepsze są kamienie. No to ciekawie, tu już można komfortowie. Oczywiście są droższe, tutaj 1500, ale no normalnie po 500 były, więc na to samo wychodzi. 3 się transmutuje, chociaż nie, tu 2, więc trochę tracimy. Miksturki lepsze, czaszki też. No to ciekawy, ciekawy motyw. Nie spodziewałem się. Czekałem wyłącznie na miksturki. Bronie są. Najemnika bym sobie zmienił. Aha, słówka runiczne tu nie działają. Ja ostatnio próbowałem Neftir było. Kolejny znalazłem, kolejne słówko runiczne, którego nigdy nie słyszałem. Nefsol Icht, czyli też z tych prostszych na pierwszym poziomie trudności możemy to wykonać. Dodaje nam wiele ciekawych. To taki Neftir, ale trochę lepszy. Ponadto do broni łuków dla Amazonki oraz kuszy, nie tylko dla Amazonki, ale ogółem. Mamy Tir Tal Amn oraz Or-Eth, zwiększające także szybkość ataku od 20 do nawet 50%, więc no warto, ja też bym sobie chciał takie coś użyć. Tu miał około 60, ale dodatkowo jakieś właściwości, jednak no nie wiem, czemu tu nie można tych słówek runicznych używać. No to chyba ruszamy, a z Kainem porozmawialiśmy, co teraz mamy. Kostkę? Aha, no dobra, to już mamy. Czyli nie musimy tam iść.
Możemy tylko do dalekiej oazy. No, prawie na wszystkim modzie, na każdym modzie kostkę już mamy wcześniej, tak? I prawie zawsze, jeżeli ona jest, to ma więcej miejsca niż standardowa. Na razie idziemy do Radamenta. Zobaczymy, jak tutaj. I ogółem powiem wam, na początku było łatwiej, ale jak już wszedłem do tych dodatkowych lokacji, to tak ledwo, ledwo, ale nie, że było trudno, a niewygodnie, tak? Ponieważ, no, ciężko, ciężko. Nie, no, lepiej chyba, żebym w zwarciu miał pomocnika. Więc zabieramy to. No, tu za bardzo nie możemy. Jeden wytrzymałości. Mam nadzieję, że jeszcze łuk taki mi się trafi. No niestety. To według mnie to jest nowy rodzaj przeklętych przedmiotów. Tu w tym przypadku wytrzymałości. W Diablo 1 też chyba coś takiego było. 30-36, chcę lepszego. Poziom 11, będę musiał go expić. No to bardzo ciekawie. No ale ja już bym chciał go mieć, a on się chyba szybko mi wyexpi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę trzymać przeciwników na dystans. Czy lepsza będzie ta, może? Z dystansu strzelająca. Bo może będziemy mieli problem z jakimiś przeciwnikami. On tam nie wystoi przy nich. Chociaż nie wiem, jak to tu bywa. Ale da mi przynajmniej obronę. Kombat, kombat. Wiecie co? Poziom 13 jest obrona. Obrona poziom 13. Defensywa jest. Byśmy sobie go wzięli chyba, wiecie? Mimo wszystko. Chociaż może wyjątkowo stołu byśmy chodzili, ale tu już nie mamy łuku, a dla mojego nie mam broni. Dobra, bierzemy go. O, już się zaczyna. Poziom 20 musi mieć, żeby to założyć. Ja będę musiał dzierżyć to w ekwipunku. Aha, swoje już nie mogę przywrócić, jakbym teoretycznie chciał z aktu pierwszego. Tu się nic nie zmienia w punktach nawigacyjnych. Chyba. Nie mogę. No nic, trzeba się jakoś z nim przemęczyć. Idziemy do aktu drugiego. Chociaż coś tu widziałem, nieścisłość. A nie, dobrze jest. Idziemy na dół. Pod klapę. Ale ja jestem fachowiec, nie zapomniałem nastawić stopera oczywiście. Nie wiem, 5 czy 10 minut. Zakładamy, że jest 5, ale przedłużę odcinek, żeby nie było krócej niż te 20 minut. Najlepiej 25. On tu może nie wystać, więc uważajmy. Mam nadzieję, że przeciwnicy nie będą niesamowicie silni. Na razie idzie prosto. Manę oczywiście bierzemy. Życie również. Przyzwyczaiłem się do tamtych. Wiecie co? Tutaj myślę, że też będzie taki motyw. I to właśnie w salach umarłych. Ponieważ, no, punkty nie muszą się zgadzać. Mogą być gdzie indziej, ale będą. W salach umarłych może być takie przejście, więc jestem tak czy siak do tego przygotowany. Mam nadzieję, że wydolę. Tu już mamy lepsze miksturki. Jest dobrze. Najemnik. Nie wiem, czy się expi. Jak wbije poziom, to zobaczymy. Ale on musi chyba pokonywać. A ja mu wszystko sprzątam sprzed nosa. To jakaś ciekawa była, ale jej nie podnosimy. Teoretycznie moglibyśmy ją dać mu. Ale tutaj nie mam identyfikacji. A tak by który poziom mógł uzyskać? Szósty, czyli siłę 70 mu trzeba. A tu 20. No to zaraz 70 siły będzie miał za kilka poziomów.
Czasami, co mnie denerwuje, są takie zestawy, że tylko dla tego, dla najemnika, na moda. A wiecie co? Muszę zmienić sobie hełm. Dlaczego? Mam nadzieję, że tamtego nie wyrzuciłem. Tej Schachermacher zrobiłem też w postaci zestaw katana, tak? Czyli tutaj życie mamy i siłę, obrażenia od ognia dodatkowe tu też, ale chyba jednak poszedłbym na manę, ze względu, że to jest denerwujące. I tutaj katana bym zamienił na to. Chyba pierścienie katana nie działały. Regenerację mam nadzieję mam, nie. Tak, tak, tutaj mam. Cleaverba, wiecie co? To bym chciał jakiś zestaw Cleaverba, chyba pierścień też był. No ale nic. O, jakoś aurę mu zarzucili, a kto to był taki zdolny do aury? Chyba, że to po prostu boss zwykły. Ale nie widzę, nie widzę. Strzały, odnowienie. Już odnowiliśmy. Mam chyba właściwy łuk, tak? Aha, no to zbieramy runki Shael i będziemy mieli 60% szybkości ataku tutaj. Oczywiście tu jest 30, ale i tak wyjdę na plus. Tu jest co prawda bardzo szybka i nie wiem czy bazowo, ale też jako jakiś szybki łuk wezmę. Tu jest już ten? A, widzicie? No, tu już jest Radament. Na trzecim poziomie. A nie! A wygląda jak ten Leory. Ale słabizna. O, jestem teraz, widzicie, mocny. No i tu mi się nie podoba ten dysonans trudności. Mógłby być wielokrotny, ale tu jakby byli 10 razy trudniejsi niż normalnie. No to zbroję tak bym sobie wziął. Księga, naucz się umiejętności, od razu aktywuję. Nic tu ciekawego nie wypadło, nie spodziewałem się żadnego dobrego dropu. Wróć do tej. No widzicie. Więc. No to ciekawe, ten. Ta zmiana poziomów. Bardzo potrafi być imponująca. Coś tam zmienimy, już jest ciekawiej. W innym otoczeniu pokonujemy przeciwnika, czy realiach. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, że tu jest poziom trzeci. Chyba, że jest zrobiony motyw, iż dopiero później to widać. Tu się gdzieś wchodzi, ale chyba nie ma. Cały czas widzę trzeci. Bardzo ładnie. Mój nadal 13. Samo stanie powinno dawać expa, tak jak w Diablo 3. Doświadczenie powinno być zdobywane pośrednio. Mam nadzieję, że coś on zdobywa. Nawet jak niewielki procent, to i tak ma tak wczesny poziom, że powinien dać radę. Dobrze, mana mi potrzebna. No widzicie, teraz o wiele mniej miksur jest mi potrzebnych. To pewnie będzie duży poziom. On tu broni nie ma. Zaraz, a nie mogę mu dać tamtej? Nie, no powinien spełniać właściwości. No, spełniaj od razu lepiej. 118, większe obrażenia, dobra. Teraz będzie coś robił, wcześniej było 20 i nic. A teraz, no to naprawdę fantastycznie. Idziemy więc w tą stronę sobie. Powoli. I tak wszystkich przeciwników mamy na jeden cios. Na razie możemy korzystać z tego. Później najwyżej się zmieni, no ale. A zaraz, zaraz.
Ciekawe, czy mam taką znajomość, aby zobaczyć, czy tu może być różdżka Cleaverba. To jest... A nie. To nie wiem, co to jest Ward, a nie Wand. Na pewno Cuddle to jest... chodzi o to wielkie berło buława, tak? Vestments, nie wiem, ale mi się wydaje, że pierścień jest, chociaż nigdy go nie spotkałem, a przynajmniej mi się nie przypomina. Ale po prostu chciałbym, żeby był. Już tak sobie wmawiam, że jest. No teraz przeciwnik szybciej będzie zdobywał poziom, ponieważ większa szansa, że pokona przeciwnika z większymi obrażeniami. Dobra, sprawdzamy. Tak, idziemy sobie. Więc tu jakby są dwie drogi dla tego podstawowego gracza, ta oraz tamte dodatkowe lokacje dla lepszego. Niesamowicie rozwiązane. Tutaj niewiele... O, ciekawa zbroja. Na razie najemnikowi mogę dać. Mam nadzieję, że... spełnia warunki. Tak, spełnia, dobrze. Hełmu tu chyba nie mam. Jest maska katana, ale wątpię, żeby się w niej lubował. A zbroja za słaba, zaraz mu nałożę tą. A, no tak, zbroję już ma. No ale dobra. A nie, może coś lepszego znajdę, jakiś ciekawszy hełm. Nie mam. No to będzie maska... katana. Dobrze. O, już 500 obrony. Ma ja tylko 107, ale bez aury. No i sprawdzamy. To zostawiamy. To idzie. Też z tego zestawu. Te na razie zostawiam. A, nie zobaczyłem, jak się transmutuje. No, ale tu jest ciężko. Ponieważ... O, nie zobaczyłem, co zestaw anioła daje, ale jest dobry. Mówiłem, że go nie mam, ale gdzieś uzyskałem pierścień. On tu powinien być. Katana. Tu też katana. Gdzie jest ten anioł? O, anioł. Widzicie, 20 życia. Uzupełnienie. Zobaczymy, co to daje. Tak, dla... A ja coś chyba słabo. Tak. Skuteczność ataku i życie. Na razie mi jest potrzebna regeneracja many. Do tego też mamy coś takiego. To było słabe, ale możemy też odrzut przecież dać, który tutaj posiadał. Odrzut. No nie za bardzo widzę, ale jak będę chciał, to mogę znaleźć bez problemu. Odrzut dodamy jako wartość defensywną. Może nawet kumulacja kilku. Sprawdzę, co się wtedy dzieje. O, życie mamy... Już więcej mistur mi nie trzeba. Idziemy do... 10. No to jeszcze chwilę by trzeba było. Zrobione zadanie. Wychodzimy więc na zewnątrz. A, wiecie co? Mam pewien pomysł i oby... to się udało. Nie musi, ale jest ogromna szansa. Pójdziemy tutaj. I tutaj równie dobrze może być tylko jedno wejście z tej strony. Nie musi, mogą być dwa z dwóch, a może tu nic nie być. Secret Tunnels. Ancient Tunnels. No dobrze, później najwyżej przejdziemy tędy. Jak będzie, ale widzicie, tu już lokacja się nazywa inaczej, dodatkowo. Tak jak... No nie, nie ta ostatnia... W akcie pierwszym, co byłem i Diablo spotkaliśmy, tu jest zupełnie co innego. Aha, jeszcze jest opcja pokonania Diablo na Hamaczy. Jakiś tam kiedyś widziałem filmiki, dawno, wiele lat temu. I chciałbym właśnie też to zrobić. Pierwsza misja jest Diablo, o wiele słabszy niż normalnie, ale jednak to on.
Idziemy sobie, nie będziemy czasu tracić. Nie wiem, ile wstęp trwał, ale zakładam, że 10 minut, więc jeszcze tu przejdziemy z 5 czy 10. Tuż kotołaki, ale nie, były wcześniej. A tu odporność miał, myślałem, że niewrażliwość. I tak się zastanawiałem. Oczywiście to bierzemy i manę. Życia nam nie, na razie nie trzeba. O, najemnik kontra najemnik. Ciekawe jakby to... Tu jakby... Tu żółty, tu złoty. Aha, bo jak się wychodzi, inaczej wygląda. Takie bardziej... kraftowane te przedmioty. O, runka nef, fajnie. Dobrze, że te runki tak wypadają. No ale słówka runiczne z drugiej strony nie działają. Chyba, że to są osobne, no ale wątpię. Muszę sprawdzić, jednak o tym nie mam informacji, o tym modzie. Wow. O, nikt nie widział, a ja widzę? O, co to za... On ma infrawizję? Nawet nie wiem, czy ja bym na ślepo strzelał, weszłoby w nich. Więc tym bardziej chwała dla naszego. Dostałem pułapką. Goldark. Myślałem, że Goldark jak Pokémon, ale nie. Poziom 39 i na razie stoję. Tam na 32 jest odblokowane 40 również. Zastanawiam się nad tym. Sprawdzę stosunek obrażeń tej strzały wcześniej i tego, oczywiście procentowy. W różnym stadium i wtedy zobaczę, czy mi się to opłaca. Także będę brał pod uwagę właściwości tych przedmiotów. Umiejętności. Ruszamy więc. Tutaj będzie od razu drugi poziom grobowca. Co jakby tu Players 8 wpisać? Może kiedyś będę takie testy robił. Pierwsze przychodzenie jest zawsze normalne. Bez żadnych większych modyfikacji. Pomijając, że cały ten mod jest modyfikacją, ale... Ale tak było w zamyśle autora. I bardzo dobrze. Tutaj chyba nigdy nie ma... schodów i dwóch pięter lokacji. Więc tak po prostu sobie przechodzimy. Wyłączyłem więcej niż poprzednio, więc mniejsza szansa na lagi, ale będę prawie po każdym odcinku sprawdzał, czy się dobrze nagrywa. Przejście na suche wzgórza musi być. Wątpię, prawie nie ma szans, żeby były dwie poboczne lokacje. Poboczne sieci lokacji, tak jak mówiłem wam w akcie pierwszym. W podziemnym tunelu. Tu gdzieś mi wypadł... Tak, amulet. Ten nie wiem, czy dla mnie i je zbieram. Coś ostatnio mi pochłonęło kasę, ale chyba widać, że to było niedopracowane. No jak... zwykle mody nie mogą być idealne. Zabrało mi kasę za naprawy łuku. Chyba 30 tysięcy, a nie naprawiło go. No może to trzeba dwa razy, ale jak później próbowałem, już się nie dało. Po prostu uważać na te... na tą wytrzymałość, szczególnie w tym modzie, ale w innych również nie zaszkodzi. Można mieć naprawdę dobrze wyekwipowanego najemnika, ale przez pomyłkę wszystko to stracić. Dostał miasto, mamy. Widzimy Elzixa. Jak ich nie zauważyłem tutaj, niemożliwe. Legendę chyba będę zbierał i zestawy, żeby wam pokazać. Oczywiście przynajmniej raz. Jak później na pewno będzie to samo. Nie będę tego robił. Gdyż nie będzie sensu. Musimy bardziej na środek tutaj wyjść. Żeby wiedzieć, co się święci. Jeżeli nagrywacie w oknie,
nie na pełnym ekranie, to nie musicie stopera używać. Oczywiście możecie, ale w OBS-ie się wyświetla czas nagrania. Więc wiedzcie, że tak może być. Mało tu było bossów, chyba ze 4 sztuki. Oczywiście to nie będzie dehumanizacja z racji, że to nie są ludzie, ale jednak istoty żywe. O nic, ruszamy, tu już chyba nic nie będzie. Ja czekam na tą lokację. O, niezła. Tą poboczną, ale tu nie mogę jej znaleźć. Jednak wiem, że musi być. O, tu... nie, nie tutaj. Tu mamy kamyczek jedynie. Bo to gdzież to może być? No coś już mi z myszką. A wiecie, że... kilka odcinków temu zmieniłem baterię już na nową. A jak nie wiecie, to właśnie was informuję. Dobra, tu nic nie ma. Coś się zaświeciło. Zmiana światła, to dziwne. Taką samą mieliśmy w akcie pierwszym na zimnej równinie lub kamiennym polu. Może tu tutaj też nie wątpię, żeby tego nie było wcale. Ale... nie, no powinien być przynajmniej poziom drugi. Poszukiwania trwają. O, jest. Dobra. Jesteśmy dobrze z czasem, więc idziemy na ten poziom drugi również. Jest dobrze, jest dobrze. Idziemy więc dalej. Atakujemy ich. Pięknie wchodzi. Tu gdzieś złota skrzynka powinna być. Kamyczki. Do transmutacji. Chyba nic więcej... nie widzę. Odnowienie strzał. Tamten łuk sprzedałem. Zostały tylko strzały. Nie wiem, po co je trzymam, ale jako magazyn. Weźmiemy kasę, może się coś ujawni. Miksturka z maną. Ale żem wypił. Niepotrzebnie. To były dwie many. Jest jedna. A gdzie druga? Tutaj. Co? Chainwood, zbierzemy. Mogą być lepsze od naszych. No i tyle, idziemy dalej. Nawet jakby tamta część trwała 10 minut, to i tak się w nagraniu zmieścimy. W tych 35 minutach. Pojemnikowi też kilku zostawię do pokonywania, ja się zajmę bossem. Talizman wypadł, jak wiecie. Różki nie bierzemy. Aventyn, Aventuryn i runkę. Tak, wielki talizman. Tam też chyba talizman wypadł, czy to tutaj? Już nie pamiętam, ale możemy się przejść zobaczyć. One są niebieskie, to tak jak białe runy. Niknął w ogniu walki. Nie no, to jakby był, to bym zauważył. Idziemy prosto. Ile punktów mamy? 58, ładnie. Punktów awaryjnych. O, wreszcie poziom wbija. Dobrze. A tu chyba dostajesz więcej niż standardowo. Mi się przynajmniej wydaje. O, 69 siły jeszcze mu brakuje. Ale miał 65, dostał 4.
A normalnie chyba 2 lub 1. No, nie widzę tu niczego. Wracać do miasta nie będziemy. Dojdziemy sobie po prostu sporo przedmiotów, ale spotkamy się przy wejściu na suche wzgórza. Więc myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!